Pracujesz w zespole. Może nim zarządzasz, a może jesteś jego członkiem. Współpracujesz z partnerami biznesowymi, z klientami. Prowadzisz miliony rozmów, negocjacji. Poszukujesz argumentów, błądzisz. Poznajesz lepiej siebie. Jakość naszego życia biznesowego w dużej mierze zależy od jakości relacji, w jakie wchodzimy, na ile potrafimy znaleźć to, co nas łączy i mądrze zarządzać tym, w czym jesteśmy różni. Studia MBA Leadership to program organizowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku. Jest to program stworzony dla osób, które w pewnym momencie swojego życia poczuły wyzwanie, postanowiły wyruszyć w dalszą podróż swojego rozwoju. To, co oferujemy, to wielomiesięczna praca rozwojowa. Proces przemiany świadomości, pogłębienie wiedzy o tym, kim jesteśmy, jak działamy, jak myślimy. Nazywam się Daria Lewandowska, jestem certyfikowanym trenerem FRIS, trenerem biznesu i coachem. Będę Wam towarzyszyć przez 12 miesięcy, spotykając się z Wami na warsztatach, na indywidualnych sesjach coachingowych oraz pracując z Wami nad Waszymi autorskimi projektami zaliczeniowymi. Cała nasza praca będzie bazowała na polskim narzędziu psychometrycznym, jakim jest FRIS, style myślenia i działania. Jest to narzędzie zbudowane w oparciu o modele i teorie psychologii poznawczej, psychologii różnic indywidualnych. Praca w oparciu o metodologię FRIS to praca z wieloma narzędziami, między innymi z kartami, czyli zestawem kluczowych kompetencji czterech stylów myślenia. To także praca na procesie FRIS, czyli rozłożenie na cztery kluczowe etapy projektu. Osobiście cenię FRIS-a za jego prostotę, za jego intuicyjność i bezpośrednią aplikowalność w biznesie, szczególnie w naszych polskich realiach. Pokazuje on, w jaki sposób podejmują decyzje członkowie zespołu, jak podchodzą do różnych problemów, w jaki sposób się komunikują, jak działają w obliczu problemów czy w sytuacjach stresowych. Poznanie tych wszystkich mechanizmów pozwoli na zmapowanie potencjału zespołu, czyli zdiagnozowanie, w których momentach jesteśmy silni jako zespół, gdzie mamy deficyty i jak mądrze tymi deficytami też zarządzać. Sfrisowane zespoły działają efektywniej. Łączy ich taka wspólna semantyka, czyli zaczynają mówić słowami, kluczami, które są dla nich zrozumiałe. Klientów przyciągają też zespoły, które są bardziej zgrane, zespoły, które pogłębiają świadomość tego, jak działają i też się tym chwalą na zewnątrz, są bardziej po prostu atrakcyjne. A to, że lepiej siebie poznają, wpływa na to, że każdy obejmuje odpowiednie role, jest bardziej efektywny, działa sprawniej, sprawia mu to też większą satysfakcję. Każdy z członków zespołu pełni role, które są najbliższe jego stylowi poznawczemu, co przekłada się też na jego energię w pracy i skuteczność. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat procesu FRIS i etapów, w których członkowie zespołu sprawdzają się po prostu najlepiej, zapraszam Cię na studia MBA Leadership na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, które rozpoczną się już wkrótce.